Zapraszam na G2A z kodem SN. Macie 3% cashbacku. Linka macie w opisie. Stoi? Hej. O. Hej, cześć, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Wojtek, miłem was gościć w ostatnim już odcinku za wszelką cenę w Dead by Daylight, a są ze mną standardowo, jak zawsze, Agnieszka. Jestem! I Tomek. Jestem! Intro! Po intrze! U, jaka tu zmiana nastąpiła. Ostatni raz po intrze. Tak, znaczy w tej serii. Zobaczymy następną. Agnieszko, daj rady. Więc moi drodzy, dzisiaj ucieka Agnieszka. Ostatnio nam się udało, więc dzisiaj z dwoma perkami. Tak, zobaczymy, tak, zobaczymy na jakim etapie będziemy stać, jeżeli chodzi o koniec serii. No i co? I będziemy ruszać najprawdopodobniej z nową, wspaniałą, hardkorową megaserią. Mam nadzieję, że będzie wam się podobać. A tymczasem pamiętajcie o łapkach, komentarzach, subskrypcjach. Wpadajcie na socialki, do ekipy na kanały. I Agnieszko, gdzie? G2! Indeed. Indeed. Everything is clear. Leonna. Leonna. A jo. Ale wyobraźcie sobie teraz wpisać taki nick na Steamie. No. Ciekaw jestem jak. Nie da rady. No nie da rady. Ale to jest nie głupie, bo ludzie mieliby problem jakby nicki tak. Muszę to pomyśleć, bo ja mam w kółku jakieś zaproszenia. Oho. A w ogóle dba o takie... Ale do gry czy do czego? Do Steam, na Steamie. Aha. Na czym? Na Simie. Zrozumiałeś to? Na Steamie. Ja zrozumiałem na Simie, a ty? Ja też. Na Simie. No. Ty, to on może jakoś ma platformę, nie? O, pa, ty same mózgi. No. Ja nie mogę. To nie gry, to jakieś tam, wiesz, randki. Także następna seria bez Tomka. Ej, gadamy we dwójkę, odbijasz to na mnie. Jeszcze nas zdradzasz gdzieś na innych portalach randkowych. Słucham. Na jakichś Simach! Ja pierdolę. Ja pierdolę. Stopki wysyłasz ludziom. Ej, przysięgam, było mi zimno. Będziesz chciał, żebym kiedyś zadzwonił do ciebie na FaceTime. No. Ostatnio dzwonił, jak na cmentarzu byłem. Wiesz co, bo ja pomyliłem dzisiaj dni. Stałem nie, o czwartej, poszedłem nie. do pracy, okazało się, stałem że mam o czwartej, poszedłem do pracy, pracowałem 2 godziny, po 2 godzinach dowiedziałem się, że mam jednak południówki na rano. Zdarza się. No, to tobie wyjątkowo często. Ej, raz mi się zdarzyło pójść do pracy na inną zmianę niż miałem, ale i tak poszedłem. A dostałeś chociaż jako overtime za to? No tak, no bo rzeczywiście. O, no to dobrze, biłeś w pracy, no hallo. No. No. Ty jesteś hit, przysięgam. No hit, yes, hit. Definitely hit. Taki hit satelit. No lepszy byli w pracy, mówię, to co za kretyny, zamiast mi powiedzieć od razu, to poczekali po 2 godzinach dopiero. Aż się narobiłeś, nie? Aż zrobiłem swoją pracę, no. To chemice. Ale to co, potem miałeś mniej czasu? Na tej drugiej zmianie, czy...? Nie, poszłem sobie do domu, żdżemłem się, wstałem, zadzwoniłem do ciebie i poszłem do roboty znowu. Mhm. Ja też, na cmentarzu, ale... z torbami, ze wszystkim, a ten dzwoni. Ale sobie na to godziny przynajmniej zbiłem. O nie, na klauna przerwę. O nie! Panie? Alkoholik! No, tak. Otwiera... Jezus, ja jestem w szafie, on... otworzy mi. Ej, to jest ten... On ma tego członka na twarzy. Tak. W sensie ten ze słoniem. No, ale mu dynda. Jak to dynda? Randoma wziął. Dobra, ja robię na koło szaka. Poszedł do... I pamiętajcie, że klapa będzie w szaku. Dobra. Więc w rogu mapy. To czy ty, Agnieszka, musisz pamiętać. Tak, jest. No, a to cześć. Co? Skąd się wyklułeś? A ja byłem w szafie. A jakby sprawdził? Myślałem, że ty sprawdzisz wcześniej. No. Ja tam stałem za ścianą. Czyli czekałeś na szafę. Ej, chodź. Ja by w tej szafie można robić tak w Simsach. Że co? Bara. Nie wiesz, co się w szafie robi w Simsach? O, ty chamico. Takie masz śmieszne? No, wtedy byś przyszła. No. Robicie razem gena? Tak. Nie, tylko gena. Kurde, random mi. My też sprzątamy razem. Co robimy? Sprzątamy. A coś ty myślała? Tak. Sprzątamy! Jak sprzątamy, co? O Boże, bałagan! Co ty kurwa gadasz? Ej, on coś bral. Tomka coś brala. Dobra, o, byś mnie brała. Chyba. Teraz buchnę. Buchnę. Chodźmy do środka. No, chodźmy do środka. Zwiedźmy środek. No, idziemy. Ale to cieplutko. No nie wiem. Klan tutaj chodzi i szuka cały czas koło tego gena, przy którym jestem. No to piluj go. Ja coveruję Agar. Poszedł do idzie w stronę dużego budynku. No fajnie. No idzie. No i się skończył covering. Nie rób mi kresek tu, Tomek! To się nie nazywa cover. Może to pamiętaj. Nie robiłem ci kresek tam. Tylko pamiętajcie, że on może mieć ten dodatek.
Może mieć ten dodatek, że jak was dziabnie centralnie butelką, to mimo jesteście narażeni. No, no właśnie... Powiem tak. Nie rób mi kresek, no. A za chwilę, jest za tobą! Czym jest? Tomek, chowaj się, Deklu! No nie, no Tomek! Zjedni alkoholem! Masz po oczach! Gówno, nie latarka! Koło siebie jeszcze, koło siebie. A to no dobrze, patrz, kawaruje Agę. On zdąży Agę podnieść, patrz. To było calculated. Szybko rób, nie trafił Leona. Nie zdąży, dentarz idzie. Nie zdąży. Co on tak się długo maca? A bo ty się pewnie na mnie patrzyłaś zamiast się macać. Nie, znaczy trochę no. No tak myślałem. Wo, jaki sprint ty. Tam do tyłu. Chciałem do twojego tyłu biegnąć, ale kapłem przecież chodziło ci o moje. Na pomoc. No ja Tomka leczę. Tak? O, teraz tak. Leczymy się i będziemy tam kuwery robić. O kurwa. Ekiba. Ale dobrze, przynajmniej nie wisiałaś jeszcze. Jeszcze nie. To na co ty? Czekasz. Ja? Wisielu? Nie no, Tomek. Dobra, w środku gen zrobiony, ładnie. To Tomek, tyle z gena, a ja próbuję go odciągnąć od Agi, nie? No! Chłopie! Nie zdążyć, bo już mnie bierę. No nie zdążę, bo przecież... Tu róbcie, wylecz randoma i róbcie tego gena. Mogłam spuścić tą paletę, spiedoiłam. Oh my god! Kurwa! No. Ej, dwa dżenny tylko zostały. Tak. Jak? Wow. Taczka żwira tej. Poszedł do budynku. Nie wiem, widzę. Chyba poszedł do was Tomek gdzieś w tamte okolice. Wow, miła taczka. Ja mam cię od razu matać, czy zmieniamy lokację? Jeżeli poszedł daleko, to może... Nie wiem, jak daleko poszedł. A goni Tomka, więc... Dobra. Bez informacji. Tomek włączył mikro. Halo, Tomek? No tak. Włączył mikro? On teraz lepa, nie przeszkadzaj mu. Nie wymawiaj tego słowa. Ej, wypiąłem sobie mikrofon! No brawo. Ja machałem ekranem, a zapomniałem, że wy nie widzicie, że macham ekranem. A, ale wiesz, że teraz mogło ci się przestawić nagrywanie? No to trudno, to będzie nieme. Zrobię napisy. Ej, jak mnie boli palec. Ja mówię, kuś, na to jest... Jak ty odpiąłeś mikrofon? Pociągłem sobie za niego i mi się odpiął z tyłu. No matko, nie randoma, nie? Tak. Ale wiesz, że się nie kapłem, że nie świeci? Oh my god. A my tak mówimy. No. A ja mówiłem do was, co mnie wkręcacie? No nie było ci słychać. Ale zaraz, to gdzie ty masz podpięte słuchawki? Co? Gdzie ty masz słuchawki da? Podpięte? Pod kartę. Nie! To chyba żart! Idę w krzaki, zaraz. Nigdzie nie idziesz! Nie wierzę. Kocham to! Gdzie robisz gena? Tam, gdzie mnie macałeś niedaleko. Dobra. Nie tego, killerszaka, kawałek dalej. Że on będzie miał ptasiory nad łbem. Będzie? Ale tu jest... O, poszedł tam w twoją stronę, Aga. O nie! Random mi go przyprowadził. No debilu! No gdzie idziesz? No randomico, dobra, no. Wziąłem go na siebie. Idzie ale za mną. Ale cześć, randomie kujwa, czemu przyjdzie? Ej, straż pożarna, zaraz przyjdę. Co? Nie wiem, co on tam... Możecie robić, bo on mnie goni. A nie, już mnie nie goni. Leona, ty! Jak mi przyprowadził tego killeru? Mam challenge'u, nie mogę teraz w lupie chopić. No Tomek zaraz będzie miał ptasiory, więc pewnie... Pójdzie ten, no to będzie przepis. O nie, goni mnie, róbcie tam, wróćcie sobie. Dobra. Tarnarant.
Look at what you see. Chciałbyś. Wraca do budynku. Okej. No, zostawił mnie. O, nie. Ja tu próbuję trochę, wiesz... Trąbalina idzie. ...porobić zamieszania, ale widzę, że chyba kolega nie jest zainteresowany. A oni tam tego gena... A nie, chyba go nie robili. Dobra, proszę, idzie do budynku. Dobra. Ale on nie jest jakimś dobrym klaunem. Tak na szczęście. Bardzo mocno, więc... Na szczęście dla nas. Bo nie umie tak trafiać tymi rękami. Tak. No. Dobra, ja kończę tego Jenna. Okej. Ja już też tu do połowy dochodzę. A Tomek jeszcze nie ma ptaka? Nie wiem właśnie. Jak to? Kto wie, czy nie przyjdzie do mnie? Na razie to tu niszczy gena. Bo może jak ma barbunię, to wiesz? Chyba idzie potomka. Idzie? Chyba tak. Tak. Czekaj, dobra. Czekaj. Tomek Dekiel. Co ty random rob... Kurwa. Zostaw mnie. No. Kuźwa, wiecie po co przyszła straż pożarna? To po co? A czy ma pan w domu te czujniki dymu, nie? Mówię, że tak, możemy skontrolować? Ja mówię, że nie. On dlaczego? Mówię, bo działają. A on skąd pan wie? Mówię, bo zmieniłem baterię. A tak, muszę sprawdzić. No i zginąłem! Pieprzona straż pożarna. Pieprzona straż pożarna? Wszystko wina straży pożarnej. No bo nie mają kiedy, ludzie od pracy z roboty wracają, a ci będą mi dupy zatruwać. Trzeba było nie otwierać. Myślałem, że może coś innego. No co że innego? Za prezenty? Od Mikołaja? Myślałem, że Aga mi prezent wysłała na święta. No jesteś taki, ale przysięgam. Aga, gdzie robisz gena? Mam pipkę. Bo wiesz co, ja robię tutaj mam... Gdzie to a nie, idzie? Bo tu jest killer. Mam pipeona. Porób na spokojnie tam. Nie, ja chowam się do szafy w razie, nie? Okej. Random wisi i poszedł w kierunku... Nie widzę, bo random nie odsunął kamery. Dobra, w moim idzie. Tak, w tamtym idzie. Jest koło budynku. To ja mam iść po randoma, czy co mam robić? Wiesz co, nie wiem teraz. Nie, on nie... Chyba mnie widzi. Nie zrobię. O kujwa, widzi mnie! Na pomoc! Idę po randoma. Na pomoc. O kurwa. Nic nie widzę. Może zdążymy go zrobić? Tak, syk, nic nie widzę. Ja ci nie pomogę, oglądam randoma. No, masz adrenalinę? Nie, no co ty? Dobra, ale random. Kurwa. O Boże. Zahaczyłam się stopą. Jeszcze nołet, super. Zahaczyłam się stopą. No, bo kuźwa. Haluksem może. No, wystającym paznokciem. Kurczę, jesteś obrzydliwa. A ja akurat nie wziąłem tego perka na... Obrzydliwe? A ja akurat nie wziąłem perka na wykrywanie tych... Czych? Wiesz, jak mnie rzuca, ty. Ale wiem, może wątpię. A czemu ja mam... Aha, Jezu, ja mówię, czemu mam 4 perki? Czyż to nie moje perki, tylko randoma? Deklico. Ach. On się czai na mnie? No nie wiem, ja szukam Noeda. Bo... Random już cię będzie... Czekaj. No bierz mnie, Deklu. I mi tak nie mówisz ostatnio. Kurde, nie mogę za krótko żyjesz. No nie, Deklu, mówisz mi. O nie. Nie, no poszedł za Agą. Kuźwa, ja mam challenge'u, debilu. Nie mogę znaleźć. Ja mam challenge'u, debilu. No nie. I po challenge'u. No i po mnie, no po challenge'u, bo stunelował. Mam challenge, debilu. No ty, debilu.
Zabił mnie. Ja mam challenge. No nie. W dupie mam challenge. Bierze Toma. Kurwa. Ale dobra, to jest ostatni odcinek, nic wam nie zabierzecie. Tak. Druga seria. O nie. No szkoda, że tego Noeda miał. Jakby nie miał, to myślę, że moglibyśmy coś... podziałać. Można by podziałać. No ale no niestety, tak to jest. Tak. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. Ja następny perk, jeżeli byśmy mieli więcej, to ja następny perk na pewno to byłaby czujność. Znaczy w sensie nie czujność, tylko przeczucie detektywa. Bo to są perki, które zawsze... Random ucieknie. No, uciekliście. No się uwziął na muła. Ja sobie klapą ucieknę. Klapa. Fikcje, klapa. Ta-da! Kurwa, nice. To ma dwie możliwości ucieknięcia, a ja nie miałem ani jednej. Nawet trzy? Przecież klapa jest przy chacie zabójcy. Znaczy, wiem, ja wiem, wiedziałem, że tam będzie. No. Ale bramy też miałeś otwarte. Nie miał barby, ale ten Noet, kurczę. No, ogólnie się uwziął. Ale miał tą butelkę, że jak trafił bezpośrednio, to miał narażenie. Oho. Tylko, że często musiał je robić, bo to jest minus trzy butelki. No dobra, ale słuchajcie, to zaczynaliśmy z czterema, skończyliśmy z jednym, ale mamy nadzieję, że fajnie bawiliście się w tym challenge'u, bo my różnie, u nas różnie było tak, z challenge'ami, zależy jak się killer trafił. Dobra, ale słuchajcie, to my wam dziękujemy, pokażcie aktywnością, jak bardzo wam się podobało, także dajcie nam znać, a my słyszymy się w kolejnych. Była Agnieszka. Był też Tomek. Byłem. Także dziękujemy wam za uwagę. Trzymajcie się i do następnych. Pa. Cześć. Pa, pa. Pa.